Miałem niedawno taką sytuację, pech chciał, że w samochodzie za ponad 500 000 zł, w której jechałem bardzo wąską uliczką i musiałem minąć się z jakąś panią. Na tej wąskiej uliczce była mała zatoczka akurat po stronie pani, wystarczyło się zatrzymać i zrobilibyśmy to bez problemu. Co zrobiła ta pani? Podjechała do mnie, w momencie gdy ja cały czas stałem, gdy zobaczyła, że się nie miniemy, zaczęła cofać, skręcając kierownicę i uderzyła w mój samochód. Wybiegła z auta, zaczęła krzyczeć, że ja jechałem za szybko, że ja w nią uderzyłem, wymyślała jakieś niestworzone rzeczy. Nie pomagało żadne tłumaczenie. Do momentu, aż wypowiedziałem jedno magiczne zdanie. Proszę pani, ale ja mam to wszystko nagrane. Co było dalej? Pani wróciła do auta, podpisała oświadczenie sprawcy kolizji i to było na tyle. Jeśli też w razie czego chcecie mieć możliwość, aby powiedzieć takie zdanie i aby powiedzieć je w 4K, zapraszam na test jednego z najciekawszych wideorejestratorów od 70 Mai. Jedziemy! Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku z serii Auto Moto Gadżet. A spotykamy się dzisiaj, bo w moje ręce wpadł najnowszy wideorejestrator od 70 Mai, którego pełna nazwa brzmi 4K A810 HDR. Jest to pierwsza kamera od tego producenta oferująca nagrania w tak wysokiej rozdzielczości, przez to możemy nazwać ją kamerą o najwyższej jakości na rynku, a w zasadzie oferującej nagrania o najwyższej jakości na rynku. Sprawdzimy sobie oczywiście w praktyce, jak to faktycznie wygląda, ale na początek szybki unboxing. Ja nie lubię ani oglądać, ani przeprowadzać jakichś długich unboxingów, bo mnie to po prostu nie interesuje, no ale musicie wiedzieć, co tutaj tak naprawdę w ogóle mamy, także sprawdźmy. Ja oczywiście otworzyłem to już dawno, ale na potrzeby filmu. Tutaj mamy jakieś nalepki, to możemy sobie to odpuścić. I teraz tak, główne urządzenie to oczywiście ta kamerka przednia, zaraz sobie o niej dłużej pogadamy. No i druga rzecz to kamerka, niektórzy nazywają to kamerką tylnią, ale to nie jest kamerka tylnia, jest to kamerka tylna. Zaraz do niej. Mamy tu oczywiście jeszcze kilka kabli, ale możemy sobie to pominąć. No i mamy jeszcze to urządzenie, ale o nim później. Ja postaram się to dzisiaj tak przeprowadzić, aby to był film dla osób, które miały już kamerki czy wideorejestratory i dla takich, którzy zastanawiają się po raz pierwszy nad zakupem takiego gadżetu, więc to jest bardzo proste w obsłudze urządzenie. Zaraz Wam pokażę, co dzieje się po jego uruchomieniu, ale tak na szybkości, żebyście wiedzieli takie podstawowe rzeczy. Powiedzmy, przekręcając w ten sposób, od lewej strony. Tu mamy wejście do podłączenia tylnej kamery, na środku USB-C do podłączenia zasilania i po prawej stronie wejście na kartę microSD. I tutaj uwaga, ponieważ jeśli nie macie w domu wolnej karty microSD, to czy przy zamawianiu zestawu, czy po prostu zaopatrzcie się w dobrą kartę, w dobrej jakości kartę microSD, żeby korzystać z tej kamerki. Inaczej jej w ogóle nie uruchomicie, nie będzie działała, ale karta nie jest dołączona do zestawu. Jeszcze jedna moja uwaga, pamiętajcie, aby kupić dobrą, szybką kartę. Nie kupujcie takich kart za 10 zł, bo szkoda inwestować w tak dobrej jakości urządzenie i potem tracić jakość, czy ryzykować, że to się będzie wszystko zacinało przez słabą kartę. Kupcie dobre microSD. I to jest jedno, a druga rzecz, zaraz po wyjęciu tej kamery z opakowania, podłączcie sobie ją do zasilania, ściągnijcie na telefon aplikację 70 Mai i zróbcie przede wszystkim aktualizację urządzenia do najnowszej wersji. To jest bardzo ważne. I trzecia rzecz, taka może śmieszna, ta tylna kamerka ma tutaj taką bardzo słabo widoczną folię zabezpieczającą. Pamiętajcie, aby to zerwać, bo łatwo to przeoczyć, a potem oglądacie już po montażu nagrania i mówicie, co jest, czemu to jest takie słabe. No jest takie słabe, bo nie ściągnęliście folii. Przynajmniej ja nie ściągnąłem, więc zwracam na to uwagę. No i dobra, za chwilę przechodzimy do tego, co najważniejsze, czyli do części praktycznej. Jeszcze tylko takie info. Ta kamerka oferuje nagrania w jakości 4K HDR, przednia kamera, ale tylna oferuje nagrania w Full HD, przy czym też z HDR-em. Ale to musicie wiedzieć, jeśli 4K, no to przód. Co odpowiada w tym sprzęcie za tak dobrą jakość? Otóż mamy tutaj najnowszy sensor Sony StarVis 2, no i oczywiście algorytm HDR. Kamerę w samochodzie montujemy w taki sposób, że nie jest to żadna przyssawka, tylko po prostu musimy część, na której kamera się będzie trzymała, przykleić do szyby, ale świetne jest to, że rejestrator możemy sobie w każdej chwili bez żadnego problemu odczepić, czy potem z powrotem zaczepić, ale dotyczy to rejestratora przedniego. No ale dobra, starczy tego gadania, ja przez ostatnie 2 tygodnie jeździłem z tym sprzętem, także zobaczcie, jak to wygląda w praktyce. Ekran głównej kamery zabezpieczony jest folią, także pamiętajcie, aby go na początek oderwać. Zasilanie kamery podłączamy do środkowego portu USB-C. No i zobaczcie, że po uruchomieniu kamery mamy tutaj do wyboru języki, no i mamy język polski. Także na szczęście całe menu będzie w naszym języku. Pamiętajcie też, że na początku trzeba sformatować kartę pamięci, także jeśli macie jakąś, na której jest coś zapisane, to polecam to najpierw zgrać. No i po sformatowaniu karty możemy tak naprawdę przystąpić do działania.
przez wszystkie funkcje przechodził nie będę, bo myślę, że nie ma sensu. Pokażę Wam tylko, że jeśli chcecie zmienić rozdzielczość wideo, bo powiedzmy lubicie nagrania w 60 klatkach, to możemy to zrobić, ale będzie to wtedy Full HD. I oczywiście mówimy o kamerce przedniej. No ale dobra, lecimy do nagrań. I najpierw te w mieście, przy dobrym oświetleniu. Nie jadę pod słońce, więc tutaj kamera ma łatwiej. No ale zobaczcie na jakość obrazu. Moim zdaniem, jeśli mówimy o wideorejestratorze, to naprawdę jest sztos. Widać tutaj wszystko, widać rejestrację. Jeśli chcemy sobie coś przybliżyć, zobaczyć, nie ma z tym żadnego problemu. No i przeskoczmy na takie miejsca, gdzie mamy przebitki słońca. Da się to oczywiście zauważyć, ale nie wpływa to na przykład na czytelność tablic rejestracyjnych, jeśli chcielibyśmy to sprawdzić w tym momencie, więc myślę, że nadal jest ok. No ale wejdźmy sobie do tunelu. Tutaj już kamera ma na pewno trudniej, bo jest i ciemno, i mamy dużo świateł, ale nadal ta jakość jest moim zdaniem kapitalna. Szczerze, nie mam się tutaj do czego przyczepić. Na tyle, ile ja wymagam od rejestratora, to również w takim tunelu jest bardzo dobrze. No i rzućmy jeszcze okiem, jak sprawuje się w takich warunkach kamera tylna. Tutaj jest już oczywiście zdecydowanie gorzej. Mamy chociażby niższą rozdzielczość i też jedziemy w takich warunkach, gdzie świeci w kamerę słońce. I pamiętajcie też, że ja mam dość mocno przyciemnioną szybę z tyłu. Także to na pewno wpływa na jakość nagrania. Ale nadal, moim zdaniem, jak na kamerkę tylną, to jeśli chodzi o moje wymagania, to spełnia je ona w 100%. I wjedźmy znowu do tunelu. No i jak widzicie, to mało, no to oczywiście ciężej. Ale jeśli chciałbym zczytać na przykład numery rejestracyjne, to dałbym radę to zrobić. No ale dobra, teraz prawdziwy test i przeskakujemy na nagrania nocne, bo to jest coś, co jest, myślę, w tej kamerce jedną z najfajniejszych rzeczy. No i na początek jadę taką drogą, gdzie mamy latarnię. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Ale przeskoczmy na drogę, gdzie tych latarni już nie ma w ogóle. Mijamy samochód i zobaczcie. Widać tutaj naprawdę wszystko. Ja jestem troszkę w szoku. Szczególnie jak porównam sobie z moją dotychczasową kamerą czy wideorejestratorem. No i żeby nie było za łatwo, zobaczmy tylną kamerę w nocy. Rejestracji pewnie bym nie odczytał, ale to są naprawdę trudne warunki, bo z jednej strony ciemno, z drugiej latarnie, z trzeciej jest światła. Ale jeśli chodzi o jakieś zdarzenie, gdyby coś miało się stać, to naprawdę zobaczylibyśmy tutaj wszystko. I moim zdaniem jak na takie warunki, jak na kamerkę tylną, to nadal jest super. W każdym razie co do nagrań nocnych, Sony StarVis 2 sprawuje się kapitalnie. W dobrym widzeniu pomaga też duży otwór przesłony, to jest f1.8. No i wróćmy jeszcze do dziennych warunków, ale w pełnym słońcu. I tu oczywiście ono będzie cały czas przebijać, będzie odbijała się deska. Można oczywiście trochę z tym pokombinować, to jest kwestia montażu kamery, miejsca tego montażu i mamy ruchomą soczewkę, więc możemy troszkę z tym podziałać. Mnie to akurat nie przeszkadza. Gdyby coś się działo, to i tak widziałbym wszystko. No i dobra, sami możecie ocenić, czy to Wam pasuje, czy nie. Ja muszę powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, czyli o tym module, o tym dodatkowym urządzeniu. Bo to jest coś, co w zasadzie, moim zdaniem przynajmniej, zmienia ten sprzęt z takiego, powiedzmy, rejestratora w centrum monitoringu Waszego samochodu. Może szybko sobie otwórzmy, żebyście zobaczyli, co tutaj w ogóle jest. Otóż mamy takie coś oraz kable do podłączenia tego, że tak powiem, na twardo do samochodu. Ale co to w ogóle jest? Urządzenie to nazwane jest modułem 4G, modułem UP04. Ja nazywam to zestawem parkingowym. Co z tym można zrobić, a w zasadzie tutaj może szybko uwaga, co z tym będzie można zrobić, ponieważ to będzie działać od października oczywiście tego roku po aktualizacji. Na ten moment jeszcze nie działa, ale przez to, że w tej chwili jeszcze nie działa, to jeśli chcielibyście sobie to kupić wcześniej, to kupicie to bodajże do 24 sierpnia taniej. Także jeśli chcecie, to działajcie szybko, aby nie przegapić. Po co to jest? Montujemy tutaj kartę 4G i tak naprawdę zyskujemy dostęp do swojego samochodu czy do tego, co dzieje się z naszym samochodem 24 godziny na dobę. Bo po pierwsze, możemy sobie zobaczyć, czy coś dzieje się dookoła naszego auta. Jeśli coś, czy może raczej ktoś, na przykład uderzy w nasz samochód, który stoi, nie wiem, w galerii zaparkowany, to dostaniemy takie powiadomienie, możemy sobie to zobaczyć i będziemy mieli to nagrane. Dodatkowo, gdyby ktoś sprzątnął nasz samochód z tej galerii i sobie gdzieś odjechał, to mamy GPS. Możemy sobie zlokalizować, gdzie jest nasze auto. Tak naprawdę cały czas możemy śledzić, co dzieje się z naszym samochodem i wokół naszego auta. Wtedy ten wideorejestrator staje się, tak jak powiedziałem, nie zwykłą kamerką, tylko po prostu centrum monitoringu. I to jest kapitalna sprawa. No i dobra, bo nie ma co przedłużać, także do podsumowania. Ja mam w swoich samochodach kamerki. To nie są kamerki 4K. I oczywiście to nie jest sprzęt, dzięki któremu, nie wiem, za chwilę, czy zacznę nim nagrywać swoje filmy na YouTube'a. Nie, ale też nie o to chodzi. Porównując do nagrań z moich kamer, którymi dysponuję w swoich autach, to jest przepaść.
Dużo łatwiej czytać numery rejestracyjne, zobaczyć wszystko, co działo się wokół Waszego auta. Bardzo prosty dostęp przez aplikację. Ogólnie sprzęt naprawdę najwyższej jakości. Może powiem tak, nie wiem, porównując to do na przykład telefonów. Jeśli ktoś kupuje sobie telefon za 700 zł i jest z niego zadowolony, bo nic więcej nie jest mu potrzebne, to super i kompletnie nie ma sensu ładować pieniędzy w coś lepszego, w coś droższego. Ale jeśli lubisz gadżety, lubisz dobrą jakość, to wtedy kupujesz iPhone'a albo Galaxy z serii S. I ten sprzęt to jest taki iPhone wśród wideorejestratorów. Już naprawdę kończąc, jeszcze dwie rzeczy. Umówiliśmy się, że będę Wam mówił, czy jakiś sprzęt kupiłem sam, czy dostałem na testy. No to ten sprzęt dostałem na testy od producenta, także chcę, żebyście o tym wiedzieli. A ta ostatnia rzecz, no to spodobał mi się on na tyle, że zaraz kończę to nagranie, lecę do swojego drugiego samochodu i wymieniam starą kamerkę na tę, bo naprawdę jest tego warta. Dzięki za dzisiaj. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Dajcie znać, czy Wy używacie wideorejestratorów, jakich, czy zastanawiacie się może nad zakupem czegoś takiego. Także czekam w sekcji komentarzy. I co? Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć!